Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku potestujemy sobie nowy rodzaj jednostki, która prawdopodobnie być może pojawi się w odcinku 74 SkibD Toilet. Mowa tu oczywiście o Microwave'ie, który jest dość mocną jednostką. Jest mega tanią, a bardzo, bardzo pomocną tutaj, więc myślę, że jak najbardziej sobie przetestujemy i oczywiście Scientist Mecha. Istnieją teorie, że nasz naukowiec się pojawi, a ten, który został zniszczony, to prawdopodobnie tylko był bot. To był fejkowy naukowiec, więc prawdziwy jest tam gdzieś, żyje. Więc dzisiaj czekamy na odcinek 74 SkibD Toilet. W tle leci moja muzyka o SkibD Toilet, więc zapraszam was na kanał Brod Muzyka na YouTubie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji oczywiście przetestować, posłuchać muzyki o SkibD czy Brawl Stars czy innych rzeczach, to zapraszam. Moi drodzy, potestujemy sobie te postacie, porozmawiamy teraz o właśnie odcinku 74, który prawdopodobnie dzisiaj, najpóźniej jutro się pojawi, więc myślę, że każdy z nas będzie go chciał tutaj zobaczyć jak najbardziej. Chyba źle postawiłem tego Microwave Mana, no ale dobra, niech będzie, przynajmniej na razie będziemy w stanie szybko pokonywać przeciwników, w międzyczasie ulepszać również te naszych Santa. Potestujemy sobie mecha, bo on ma DPS-a aż, słuchajcie, 60 tysięcy, to jest bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo dużo, więc jak najbardziej. Ten ma 24 tysiące DPS-a, Clockman, więc jestem ciekaw, czy damy radę tutaj wszystkie te jednostki bez problemu pobić. Oczywiście ulepszymy sobie Microwave Mana tak samo, żeby chociaż na razie nie stanowią zagrożenia nam te SkibD Toalety, więc może sobie szybko ulepszymy jeszcze, żeby były fundusze, a potem oczywiście będziemy też ulepszać Microwave Mana. Jak widzicie, leci już tutaj, będzie dobrze. Także słuchajcie, mam nadzieję, że Boom zacznie robić to, co ostatnio robił, czyli po prostu, ojejku, wygramy z tym? Czy my z tym wygramy? Mam nadzieję, że tak, słuchajcie, 2000, ok, został zamrożony. Nie wiem, czy czasem nie powinniśmy teraz, wiecie, kogo dostawić? Tego pana, nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Dawać, dawać, teraz mam. Dobra, dawać go. On tu będzie bił, 2000, zobacz, cooldown jest mega mocny, ten naukowiec, więc Scientist Mech powinien sobie poradzić z tymi wszystkimi jednostkami, więc na razie ulepszamy kasę. Niech oni się tu biją, ten Scientista potem oczywiście jeszcze bardziej ulepszę. Powinniśmy sobie poradzić, tym bardziej jak fundusze jeszcze dostaniemy za wave'y, więc jak najbardziej, czemu nie. 4500, tu damy 800, zainwestujemy. Możemy jeszcze ulepszyć Greena, oczywiście, niech on bije więcej obrażeń. Dzięki czemu, no, powinno być na spokojnie. Będziemy finanse sobie zbierać i Microwave Mana najwyżej ulepszymy. Tylko zasięg by mu pasowało zwiększyć oczywiście z temu. Dobra, Microwave na 2000. No i teraz powinniśmy sobie zbierać kasiorę, żeby te jednostki nam tutaj nie biły za dużo. Okej. Także słuchajcie, wyszedł... Fajnie, że Boom zrobił coś takiego, że wyszedł nam... słuchajcie, wyszedł nam taki teaser, taki zwiastuń tego, co się prawdopodobnie wydarzy w niedługim czasie, więc to jest mega... mega pozytywne. No, ale czekamy oczywiście na więcej, dużo więcej, spodziewamy się więcej oczywiście. Wiecie co, ja będę musiał ulepszyć tego, myślę, naukowca, bo tak naprawdę on ma ten zasięg nie aż taki duży, a myślę, że ten Microwave Man też tutaj nam pozwoli jeszcze lepiej zadawać obrażenia. Dobra, ulepszmy sobie go, żeby on tu bił te jednostki, będzie miał większy zasięg od razu, więcej obrażeń, więc to też jest bardzo istotne. Proszę bardzo, już teraz po 5000, więc to powinno nam dużo przyspieszyć w walce z tymi toaletami. No Microwave Man 600 kosztuje, więc to jest bardzo dużo, ten już 112 tysięcy. Dobra, dostawmy sobie tego, niech on tutaj jeszcze bije więcej. No i trzeba będzie inwestować w pieniądze, niewątpliwie, żebyśmy mogli szybciej niszczyć te jednostki i szybciej ulepszać w ogóle. Teraz dostaniemy po 1000, tak? Więc jak najbardziej, oczywiście kolejne ulepszenie. Na razie powinno być w miarę spoko, raczej powinniśmy sobie poradzić bez problemu. Ewentualnie jak one będą przechodzić, to może jeszcze ulepszymy. Dobra, 3000.
Pięknie. I teraz już tylko 6000 potrzebujemy. Dajcie znać, czy oglądaliście już ten trailer. Mam nadzieję, że tak, bo jednak myślę, że naprawdę warto się zainteresować tym. Dobra, czekajcie, dostaniemy tą kasę. Dawać mi tu jeszcze delikatnie. O, proszę bardzo. No to teraz już powinno być całkiem nieźle. Już cały czas ulepszamy sobie. Tego Microwavemana może też sobie walniemy, żeby on tutaj nam stunował. Ale mechy powinny naprawdę bardzo dużo nam akurat tutaj pomóc. Dobra. Weźmiemy sobie 6000 może, prawda? Dobra, już tutaj kasa idzie, nie ma, że boli. Patrzcie, 5000, tutaj kolejne 6, tu 3. Dobra. No i teraz po 6000, tylko może na razie ja Microwavemana ulepszę, chociaż to bardzo słabo, że ja tak blisko go postawiłem, nie? To może był błąd taki, a nie inny, ale spokojnie, mamy kasę, będzie się tutaj odkładać. No właśnie, po 6000, kolejne 6 i teraz chyba będzie trzeba Microwavemana ulepszyć. Możemy dostawić kolejnego naukowca. Niech on tutaj... Czekajcie, czy ja dostawiłem naukowca, czy nie? Nie dostawiłem, więc niech tu lecą. Niech ci naukowcy, scientist mechy tutaj biją. Dobra, mamy mikrofalę na maksa. No i oczywiście Santamena by trzeba było ulepszyć też na maksa. Tylko nie wiem, czy mi się uda, żeby te pieniądze się odkładały. No i potem będziemy tego mecha ulepszać jeszcze bardziej. Nie wiem, czy mi to pozwoli, ale powinno być dobrze. Patrzcie, będzie większy range, walk speed, więcej obrażeń. Więc powinno być dobrze. Ewentualnie, no, czy wydać te wszystkie pieniądze? Nie, no, ulepszymy scientista na kolejny level. Dobra, proszę bardzo. 9000 DPS-a. To teraz to powinno iść. Patrzcie, jak mega szybko atakują. No i tu mamy maksymalny level. Tutaj za 4500 ten jest. Czekajcie, gdzie on jest? Tu. Halo, tutaj jest. Dobra. No i teraz powinni sobie w miarę poradzić. No i będziemy ulepszać sobie scientista, bo ten mikrofala będzie stunował. I poczekamy. Także słuchajcie, no naprawdę bardzo się cieszę, że wyjdzie w końcu ten odcinek i Boom powinien coś takiego robić, że na przykład co 2 tygodnie jest ten pełnometrażowy odcinek, ale co tydzień jest taki shortowy zwiastun. To by było fajne. To by było mega mocne, jakby coś takiego robił. Więc zobaczymy. Patrzcie, no bardzo mocno biją te mechy. Naprawdę. Jeszcze jak go ulepszymy kolejnego. Bardzo duży DPS ma. 60000 to jest mega dużo. To jest DPS większy niż tak naprawdę te inne jednostki, nie? Patrzcie, co się pojawiają i od razu giną. Nieźle. Jeszcze jak go teraz ulepszymy, to patrzcie, parę takich jednostek i robią kosmiczne obrażenia. Więc to jest niebywałe. My możemy dostawić następnego, oczywiście gagatka. Zwiększymy mu zasięg, żeby tutaj mógł coś robić, bo na razie stoi. Dobra. No i powiem wam szczerze, że to jest całkiem fajne, nie? Że tak ta seria Skip the Toilet się rozrasta. Więc bardzo się cieszę. I słuchajcie, co tam się może wydarzyć? To już wiemy, że będzie bardzo dużo jednostek takich Skibidi, więc akurat to dla fabułki tak średnio. Co jest maksymalna ilość tych jednostek? Nie, dobra, się udało. Patrzcie, końsy dostaję. Końs z boosta jeszcze mam, 2 razy więcej. Więc zobaczymy, no wszystko wyjdzie w trakcie, natomiast w tym właśnie zwiastunku shortowym dostaliśmy tam G-Mana. Jakimś cudem gość jest bez noża, nie wiem czemu, czy to jest... Ciekawe, kto mu ten nóż wyciągnął, chyba że sam sobie jakoś wywalił z oka. Dodatkowo co? No to był chyba jeden z tych przecieków, który dostaliśmy, tak swoją drogą. No i pytanie, jak się to wszystko potoczy teraz? No bo cały skład G-Mana widzieliśmy, to jest fajne, nie? Ci mutanci zawędrowali do jakiegoś miasta. Pytanie, czy to nie jest jakaś pułapka na TV-mana, nie? Że oni tam są. Bo jak wiecie, ten jeden taki kozacki, ten przypakowany Skibidi, to on się nie boi nawet tytanów, nie? Więc to jest ciekawe. Bo tam dużo narobił szkody tytanowi Kamerze. No zobaczymy.
A czy mogę tu dostawić jeszcze jednego? Mogę. Zasięg trzeba zwiększyć i oczywiście jeszcze więcej zasięgu. Już mamy 37 falę. Pytanie, czy będziemy to... No chyba zegary atakują obszarowo, więc mimo wszystko więcej obrażeń zadają. Szybciej pokonują te jednostki. No ale cóż. Pewnie zakochanego kamerę też zobaczymy już po długim czasie, bo Boom powiedział, że tylko tak przelotnie go zobaczymy. No ale będzie, nie? To znaczy, że on gdzieś tutaj się pojawi w całej tej serii. Co jest mega fajne. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, nie? No wyjaśni się wiele. Ciekawe, co z tymi ludźmi, którzy się tam pojawili. To też jest mega, mega ciekawe. No wiecie co? No niby mają scientiści więcej tego DPS-a, ale... Chyba, wiecie, no zegary, ten build na zegary, Clock Spidery obtarują obszarowo, atakują, więc chyba koniec końców i tak są lepsi, bo szybciej możemy pokonać te wszystkie jednostki. Być może o to chodzi. No zobaczymy, jak sobie z tym poradzą, z ostatnim bossem tutaj. No i dobra, mamy teraz na maksa. Mikrofale zostawimy. Tego mogę ulepszyć w sumie, albo potem go, może mogę go ulepszyć, ale potem oczywiście zniszczymy. Odkładamy kasę i będziemy sobie dokładać kolejnych scientistów. No mogę go sprzedać i teraz dostawiam sobie kolejnego scientista. No i czekajcie, tego też sprzedam. I oczywiście znowu kolejny scientist tutaj wejdzie. Tak, żeby szybciej to, wiecie, pokonać te wszystkie fale, ale wydaje mi się, że to będzie dłużej trwało. Mimo tak wielkiego DPS-a, to jednak jak się walczy obszarowo, zadaje te obrażenia, to jest dużo lepiej. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i teraz mamy maksymalną ilość. Ewentualnie potem Greena sprzedamy albo Microwave'a. Zobaczymy. No jest 40. Ciekawe, chyba się nie da szybciej niż 16 falę. 16 minut, że zajść poniżej. No to byście czym musieli korzystać? Z jakiej techniki? Że to nie wiem. No i mamy 49. Wiecie co? Sprzedamy sobie tego. Bo zaraz wyjdzie bosik, nie? Już boss pójdzie. No i idzie boss. DJ Toaleta też ma dużo punktów życia, ty. Niezłe. A już mamy 16, więc pewnie... O wiele dłużej się to bije, nie? To jest ciekawe. Dobra. Nie ma to tamto. Możemy dostawić tego Microwave'a. Żeby on go zatrzymał, nie? No, ile? 16:37, czyli szybciej jest jednak. Ciekawe. Także test zakończony pomyślnie. Ciekawe, czy mogę odebrać jakąś ten... nagrodę. Czekajcie, gdzie są te questy? Tu. A, jeszcze słuchajcie, w ogóle popatrzymy, czy coś tam mi wysłaliście. Gdzie to jest, słuchajcie? Ja mogę odebrać od was te. To jest AFK. Summon Units. A ciekawe, czy mogę w końcu już tego Speakermana. Ale chyba nie ma. Titan Upgraded, Titan Cameraman, Maze Camerawoman. Nie ma tu nowych jednostek, czyli słuchajcie, nie da się już zdobyć tego? No. Jak się to nazywa? Tego najnowszego tytana głośnika? O, dostałem. Pozdrowisz, jesteś mega. Alan Crockman, dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie. Dla najlepszego. Tytan Cinemaman, dziękuję. I Shotgun Cameraman. I to też ja. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie, będziecie na odcinku. Dzięki wielkie. Ten Tytan Cinemaman... A, już mam, słuchajcie, ich 4, także może kiedyś posprzedaję. Wejdźmy sobie do eventu. Mogę kupić kolejne skrzynki, żeby robić te, wiecie, te questy. Na razie w misjach, no, brakuje nam tutaj, słuchajcie. No i skrzynki muszę otwierać, nie? Kupimy sobie kolejną. No, tego jakbyśmy dostali, nie? Wow, to by było. On ma DPS-a dużo. No i ten Chief Clockman jest mega fajny. Chciałbym też go mieć. No zobaczymy, może kiedyś. Tyle dzisiaj.